Numer 10. Teraz tak. Do uchwały w sprawie terminu częstotliwości wnoszenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Budowice jest autopoprawka. Odczytam najpierw autopoprawkę. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Gminy Budowice w sprawie terminu częstotliwości wnoszenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Budowice. Wnosi o zmianę zapisu paragraf 1, który otrzymuje przyjęcie. Punkt 1. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania w ogólnej wysokości za 2 miesiące kalendarzowe. 1. Do 5 marca. 2. Do 5 maja. 3. Do 5 lipca. 4. Do 5 września. 5. Do 5 listopada. 6. Do 5 stycznia. Pierwsza opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wnoszona do 5 września 2013. Na podstawie wniosku Komisji Finansów Gospodarki i Mienia wprowadza się zmiany w paragrafie 2. Dodaje się punkt 3 o brzmieniu. Opłata może być również pobierana w drodze inkasa. Pozostałe zapisy projektu uchwały pozostają bez zmian. Poddaję autopoprawkę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej autopoprawki? Jedenaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Cztery. Dziękuję. Czytam wobec tego uchwałę. Uchwała Rady Gminy Podolice w sprawie terminu częstotliwości trybu uczynania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Podolice. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 artykuł 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku samorządu gminy Rada Gminy Głodowice uchwala co następuje. Paragraf 1. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania w łącznej wysokości za 2 miesiące kalendarzowe w terminach. 1. Do 5 marca. 2. Do 5 maja. 3. Do 5 lipca. 4. Do 5 września. 5. Do 5 listopada. 6. Do 5 stycznia. 2. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi za lipiec 2013 roku będzie wnoszona w terminie do 5 sierpnia 2013 roku. Do 5 września 2013. Paragraf 2. Właściciele nieruchomości uczytają opłatę przelewu na rachunek bankowy w gminie Podolice. Punkt 2. Numer rachunku bankowego zostanie podany w publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Podolice w sposób zwyczajowo przyjęty. Opłata może być również pobierana w drodze inkasa. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013. Czy ktoś chciał w sprawie się zabrać głos? Nie ma. Skoro nie ma, poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? 4. 10. Kolejny. Zmienia się podstawa prawna uchwały w następujący sposób, że po
artykule 6L ustawy z dnia 13.10.96 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dziennik ustaw 212, dopisuje się ustęp 1. Punkt 2. Zmienia się wzór deklaracji wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Borowice bez założenia. Zmiana polega na usunięciu z druku deklaracji całej rubryki D w sposób gospodarowania odpadami i jej informacja o założeniu. B. W związku z usunięciem rubryki D nie zmienia się nieuległego znaczenia rubryk dotychczasowych od E do H na oznaczenie od D do E. C. W rubryce E po zmianie numeracji obliczenie wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi w obliczeniu stawki opłaty skreśla się zapis. Złoty stawia się osoba miesiąc, w przypadku gdy ilość osób wynosi 1 do 4 i odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny. Złoty przez osobę miesiąc, w przypadku gdy ilość osób wynosi 5 i więcej i odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny. I odbierane w sposób selektywny. Złoty przez osoba miesiąc, w przypadku gdy ilość osób wynosi 5 i więcej odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. Suma ilość osób razy stawka 12 zł. Ilość osób razy stawka 9 zł. Ilość osób razy stawka 7 zł. Ilość osób razy stawka 5 zł. Wprowadza się zapis. Ilość mieszkańców od 1 do 4 razy stawka złoty. 2. Ilość mieszkańców od 5 i więcej razy stawka złotych. Oraz zmienia się zapis wysokości. 2 miesiące opłaty. Nawiasie. Sumę miesięcznej opłaty należy pomnożyć przez liczbę 2 na zapis wysokość dwumiesięcznej opłaty w nawiasie. Sumę miesięcznej opłaty należy pomnożyć przez liczbę 2. Konieczność wprowadzenia powyższego poprawek została omówiona na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwoje, dwóch uchwała Gminy Borowice w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Borowice. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 15 artykułu 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy Rada Gminy Borowice uchwala co następuje. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składany przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Deklaracja, o której mowa w paragrafie 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w urzędzie gminy termin do dnia 15 maja 2013 dla pierwszej deklaracji. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 14 dni od daty zmiany wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej ze zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub ze zmiany stawki takiej opłaty w związku z przyjętym sposobem zbierania odpadów, to jest przystąpieniem do lub odstąpieniem od zbierania odpadów w sposób selektywny. Paragraf 3. Takie warunki składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Punkt 1. Forma elektroniczna deklaracji wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w następujących formatach danych XML, DOC, RTF, SZV, TXT, GIR, TIR, PFP, JPG, PDF, ZIR. Ta deklaracja, o których mowa w paragrafie 1, będą zgodne z wzorami opublikowanym z podium wzorów dokumentów elektronicznych platformy e-PUAP z
sekretarz zgodnie z artykułem 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 235.3. Deklaracje przesłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w zrozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym. To jest dziennik ustaw 2013, pozycja 262 lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. EPUAP SEKA zgodnie z artykułem 20 i 20 ustawy z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dziennik ustaw 2003 roku, pozycja 233. Paragraf 4 uchwała. Wykonanie uchwały paragraf 5 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku wyborów swojego województwa śląskiego. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę Pan radny. Ja chciałem rzędu spytać Pani Księgowej, jak będzie ze z tymi pieniędzmi zebranymi od mieszkańców i jak będą płacone firmą? To firma na przykład wygra przetarg i okaże się, że tych pieniędzy, co jest zebrane w gminie, braknie. To będziemy. Lub zostanie tych pieniędzy. I czy za każdą, bo ja tak myślę, że będzie zmiana w budżecie. Czy co miesiąc będziemy przyjeżdżać i robić sesję nadzwyczajną i zrobić zmianę w budżecie, jeżeli braknie albo zostanie, czy gmina będzie miała swój rachunek i gdzie, jeżeli zostaną te pieniądze, co z tymi pieniądzmi będzie robione? Na przykład przez całe zostanie po 100 tysięcy złotych, gdzie te pieniądze pójdą? Czy będziemy zmianę robić, obniżać, czy jak, czy tak, nie wiem, to jeszcze jest nie ustalone. Ja odpowiem. Drodzy, Wysoka Rado, ja już mówiłem tą historię i powtórzę ją jeszcze raz, że 1 lutego byłem na konwencie uczniów burmistrzów województwa śląskiego. Było to spotkanie na temat między innymi polityki śmieciowej, albo jak to woli i chyba słuszniej nazwanej rewolucji śmieciowej. I tak jak w każdej rewolucji jest wiele niewiadomych. I również ta rewolucja takie niewiadome wywołuje. Ponieważ do tej pory największe, najważniejsze, najbardziej takie kontrowersyjne zadanie w samorządzie, odkąd istnieje od 23 lat, wdrażamy, wiele jest rzeczy niewiadomych i pewnie tu nam się przyjdzie zmierzyć z różnymi jeszcze sytuacjami, które będzie może i Sejm nowelizował ustawę. A z pewnością Wysoka Rada Gminy Włodowice również będzie się musiała przystosować. Dlatego też jest założenie pierwsze, że całość pozyskanych pieniędzy ma być przeznaczone właśnie na gospodarkę odpadami. Nie ma możliwości nadwyżki. Ja osobiście wierzę, że taka nadwyżka będzie z pieniędzy pozyskanych na gospodarowanie tym systemem. Zakłada się nawet, że przy dobrej ściągalności, przy bogatej gminie, może ta ściągalność być na poziomie około 70%. Natomiast 30%, oby nie, będą musiały dołożyć gminy. Także tu naddatek pieniędzy, drodzy Państwo, czy superata nam nie grozi. A jeżeli braknie tych pieniędzy, no to będziemy się zastanawiać w sytuacji, gdy ich braknie. I tyle odpowiedzi na Pana pytanie, Panie Radny. Natomiast chciałbym jeszcze odnieść się do deklaracji, którą Państwo na chwileczkę, mam nadzieję, przyjmą. Proszę o wybaczenie pewnego procesu, skomplikowanego procesu legislacyjnego dotyczącego tejże deklaracji. Jako że, tak jak powiedziałem, w rewolucji wiele rzeczy się zmienia bardzo dynamicznie. Tak samo tu przy pracach nad tą deklaracją przyjmowaliśmy wiele, nawet może się mylić teraz, która deklaracja jest aktualna. Dlatego widzę, że już niektóre Państwo radni niszczą, żeby wiedzieć i nie przegapić. Natomiast
wyrażam przekonanie, że ta uchwała, że ta deklaracja już jest ostatecznym projektem, że ona jest na tyle dobra żeby, i czytelna, że będzie służyła naszym mieszkańcom. Natomiast ten proces skomplikowany, gdzie wprowadzaliśmy teraz to nowe, jeszcze teraz autopoprawkę, to wynika stąd, że na różnych szkoleniach, na różnych gremiach, gdzie omawiano tego typu projekty, ciągle następowały zmiany. Dzisiejsza przedłożona Państwu radnym propozycja jest już, ma to rozumieć, ostateczna, spełniająca standardy wszelkie, między innymi możliwość elektronicznego przekazywania w ramach e-deklaracji. Tak więc przepraszam za niedogodności Państwa radnych, ale powtórzę jeszcze raz, rewolucja wymaga nieraz cierpliwości i umiejętności odnalezienia się w tych dynamicznie zmieniających się sytuacjach, okolicznościach. Dziękuję. No, ale panie wójcie, pan mi tu nie wytłumaczył dokładnie, bo ja rozumiem z tej wypowiedzi pana, jeżeli zostaną te pieniądze. Nie zostaną. Dobrze, ale zakładajmy, że jest ściągalność taka i taka. Firma wygrała przetarg za 200 tysięcy, przykładowo 200 tysięcy, gmina zebrała 250 tysięcy, 50 tysięcy zostaje. To jak mam rozumieć, gmina na tym nie może zarobić, to my te 50 tysięcy musimy dać automatycznie tej firmie, co wywoziła śmieć, tak? Z nagrodą. No bo gdzie te pieniądze pójdą? A jak braknie, to co? Inne zadanie zlikwidujemy? Czy pożyczkę będziemy na to brać? No nie wiem, tego pan nie powiedział. A to pan miał powiedzieć pani księgowa, nie pan. Bo ona się zajmuje. No to ja przepraszam, to ja już oddaję głos. Ja proszę. Pani księgowa. No, ale podpisuję. Bardzo proszę. Więc proszę Państwa, tak, tą ustawę, którą obecnie Państwo przyjęli, jest to prognozowana. Dopiero po przetargu będziemy wiedzieć konkretne stawki ustalać. Jeżeli będzie taka możliwość, to obniżymy, ale zobaczymy, czy to nie będzie przypadkiem za mało. Miejmy nadzieję, że będzie niższy. Natomiast prawda jest taka, że po, mam nadzieję, półrocznej działalności wprowadzenia tego systemu będziemy tak naprawdę znać prawidłowe i prawdziwe koszty ostateczne. Nie ma takiej możliwości, aby z tych środków, które będziemy zbierać, zostały tylko dwóch pieniążki, dlatego że w tej chwili kalkulacja zawiera tylko i wyłącznie koszty, które będą ponoszone, nie zakłada żadnego zysku. Poza tym 30%, tak jak Pan Wójt mówił, kwota, która najprawdopodobniej nie zostanie ściągnięta. Ponadto no tutaj jeszcze kwestia kosztów, które w tej chwili wydaliśmy ten punkt, możliwość zbierania w drodze inkasa. Będziemy znać te koszty dopiero po działalności, tak naprawdę wcześniej trudno to skalkulować. Jeżeli chodzi o kwestię stawki obecnej, tak jak mówię, jest kalkulowana, być może ulegnie zmianie. Jeszcze pan zadał jedno pytanie, nie pamiętam. Co z pieniędzmi, które pokryjemy, jeżeli faktura będzie? Więc tak, po dochodach będziemy mieć zaplanowaną wartość zgodnie z tym, ile ustalimy stawkę. Po wydatkach, to ile będzie się planowało wydać. Natomiast po dochodach, to co pan powiedział, może nie wpłynąć ta cała wartość. W związku z tym z innych dochodów, które płyną, będzie należało tą wartość po wydatkach pokryć, zapłacić tą fakturę. Także tak naprawdę w efekcie końcowym to z dochodów innych budżetu gminy będzie trzeba pokryć. A jak zostanie? Zostać to, co pani wcześniej powiedziałam, nie zostanie, dlatego że stawka jest... No ale no, zakładajmy, że zostaną te pieniądze i co z tymi pieniądzmi zrobimy? No wiesz, to też tak to jest. Też tak to jest. Proszę zrozumieć, jeżeli będziemy kalkulujemy stawkę według kosztów, to co nam ma zostać? Skoro my skalkulujemy tyle, ile mamy wydać... No ale dobrze, nie Państwa, ale teraz ogłaszamy przetarg, to już dajemy temu oferentowi kawę na lewę. Bo on na przykład mamy 200 tysięcy i on wie, że jest 200 tysięcy i on już bierze całe te 200 tysięcy. Nie. No nie, no tak. No jak powiem 180 i 20 zostaje. Proszę Państwa, po pierwsze, no, sprawca, która jest zaplanowana, są inne koszty, które nie są związane tylko z zapłaceniem usługi wywozu nieczystości przez firmy. No ale my już są wyszli, dodatkowe koszty. My już wyszli naprzeciw tych firm, co będą przystępowały do przetargu, my już wyszli na przetarg.
naprzeciw, bo my już dajemy konkretne pieniądze. Oni już wiedzą, ile w tej gminie będzie pieniędzy do zebrania i oni jak będą przystępować do przetargu, to przecież się zgodzą i masz tyle wziąć i tyle, żeby nie dostała na czulo złotówka, żeby je brać. I za miesiąc będziemy dać cenę dźwigać. A mogliby to cenę dać 12 zł. I mogliby podnieść za miesiąc przyjazd, a nie za wyjechać z największą stawką, żeby już te firmy wiedziały, ile mają te kasy zebrać. Ta stawka zawiera również inne koszty, pośrednie, nie bezpośrednie, tylko związane z rewolucją. Natomiast no, liczymy na konkurencję oczywiście i to cena będzie przez rynek ustalona, jakie firmy przystąpią do tego przetargu i to one w ofertach swoich zweryfikują cenę. Pana radnego Jędrzejki jest taka, że znowu łuką w stronę ustawodawcy, że kolejność jest niezachowana. Najpierw powinien być przetarg, a później my byśmy dostosowali się do... Bo tak to przedsiębiorca ma wgląd w papiery. No oni wiedzą, ile pieniędzy. Kalkulował, żeby wyjść w pobliżu tej kwoty. Natomiast gdyby to była kolejność odwrotna, ja nie wiem, to nie jest pani. To taki głupi, żeby robić. Mamy wieloletnią prognozę finansową, mamy załącznik przedsięwzięcia inwestycyjne do budżetu i tam mamy pokazane wartości kosztorysowe, przewidywane, a dopiero w przetargu tak naprawdę jest cena ostateczna. Także, no, proszę Państwa, to jest nieuniknione. Na tą chwilę, jak Państwo widzą, nie są zaplanowane środki w budżecie na to. Nie są zaplanowane ani po dochodach, ani po wydatkach. To dopiero po przetargu Państwu. Ale jak Pani słucha, robimy zadanie, przetarg, mamy wykonać drogę czy coś, robimy się na to projekt, wiadoma rzecz, no to na to mamy projekt tyle i każdy przystępujący do przetargu chce jak mniejszą cenę dać, żeby złapać to. Ale tu nie jest, bo tu jest obowiązek. To nie jest to, że my sobie będziemy wybierać tego czy tego, bo my musimy wziąć. My w tym wypadku musimy wziąć jakiegoś wykonawcę, żeby to wywoził. To jest co inne wykonanie jakichś inwestycji, a co inne to. Bo tu już jest kawa na ławę złożono przystępującym do przetargu, że tyle i tyle pieniędzy mają zebrać. I skupmy się na dyskusji, co dotyczy tylko deklaracji, którą myśmy poprawioną dostali, poprawioną uchwałę. I tyle, i skupmy dyskusję, bo nie będziemy dyskutować, bo ustawa czy taka czy inna, to nieważne. W tej chwili jest punkt dyskusji deklaracji, żeby się na tym skupić. Ktoś, kogo chce deklaracji jeszcze? Bardzo proszę. Uchwala co następuje. W paragrafie
wykonania uchwały powierza się Wójtowi gminy Podolice. Paragraf 3. Uchwała w formie przyjęcia. Kto z Państwa radnych się no może ja zabiorę, to może na koniec poprosili na to sprawozdanie, bo jak się okazuje, taki program był w roku, ale tylko na rok 2012. Nie wiem, że tak szanują odpady, no bo to kiedyś będzie ta uchwała z 2012 roku maturaturą, że co rok trzeba ustalać, uchwalać nowe programy. No ja nie mam pretensji tu do Pan, że może, a my mamy podejmować to samo zabiorę. Pani złożyła nam na komisji krótkie sprawozdanie z realizacji programu w roku ubiegłym. No, w czasie będzie głosował jak uważa. Dziękuję. Proszę, dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? 15. Dziękuję. Za przyjęcie kolejny punkt, numer 12. Uchwała Rady Gminy Podolice w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drogi bez przetargowej. Na ustęp artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminy Rada Gminy Podolice uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyrazi zgody na sprzedaż drogi bez przetargowej nieruchomości dla udawanej oznaczonej numerem drogi z linii 298 przez 3 o powierzchni 2312 m2 w ulicy Robotniczej, dla której są rejonowym Wyszkowie prowadzi księgę wieczystą numer CZ1MA000099606031 na rzecz użytkownika wieczystego Państwa Marianna i Marii Małżeństwo Pytle zamieszkały się za zatem już ustalono przez biegłego rzeczoznawcę. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z tym powiedzeniem. Dziękuję. Pani też nie było na wobec tego poddaję uchwałę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję uchwała na zgłoszone interpelacje i zapytania. Czy odpowiedzi na wszystkie interpelacje będą? Odpowiedzi na wszystkie interpelacje były na dzisiejszym posiedzeniu i zostaną złożone pisemnie. Dziękuję. Wobec tego kolejny punkt, sprawy różne. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę Pani Rada Wojtkowska. Ja bym powiedziała na temat niebezgodnych zabieżą, bo dwa pieski wypuszczone są na rynkach. No zima, mróz, nawet nie tylko z Państwa czy jeszcze ktoś z Państwa jest jakieś pytania? Pan radny Zebarski, proszę. Chciałem tylko Pana pyta parę słów powiedzieć. Dzisiaj widząc na tą sesję zauważyłem, że na ulicy bez nazwy, ja tam drogę zawsze podkreślam, od cmentarza do ulicy Ogrodowej jest prowadzona inwestycja. Pokrywany jest kabel elektryczny. Pytałem się tych robotników, w którym miejscu oni będą kopać. Oni kopią na granicy drogi, tutaj to jest z ewidencji, nawiasie pojętą na maszerówce 3 metrów, no i działa. Tam również będzie położony jest wodociąg. To jest wszystko prawa strona, natomiast lewa strona tej drogi ulicy bez nazwy jest gazociąg pociągnięty. Też w granicy działek i tej drogi. Moje pytanie jest tak, w planach przestrzennego zagospodarowania ta droga ma 9 metrów szerokości. Niestety w ewidencji ma tylko 3 metry. Nikt na to nie zwrócił uwagi. Po prostu w tej chwili mając 3 metra gaz, wodę i prąd, tej drogi nie będzie można wyprowadzić, żeby miała rowy chłonne. Ta droga, ona zalewa tych mieszkańców z ulicy Ogrodowej. To jest paranoja. Po prostu ja nie wiem.
przeasfaltowane. To będzie przeasfaltowane. Jeżeli się zrobi ruch chłonny, to ta woda może będzie 20 cm, to ziemi będzie 20 cm.